No i jesteśmy w zapisie, patrzymy do kamery. I to na pewno będzie serial, którego widzowie się nie spodziewają, bo nie, to nie będzie Patty, którą znają z więzienia i to jest, wydaje mi się, clue. To będzie zwykła, prosta, dobra dziewczyna, która ma pecha w życiu. Nie będzie dużo zabawnych scen. To będzie serial pełen dramatu, pełen ciężkich scen, trudnych scen. Mam nadzieję, że widzowie pójdą za moją bohaterką, bo ja za nią idę w pełni. Stop. Słuchajcie, jeszcze jeden typ. Bardzo dużo scen jest kręconych na Półwyspie Helskim, skoro spędziliśmy tutaj ponad miesiąc. Mieliśmy cały czas przepiękną pogodę, pomimo tego, że udajemy lato jesienią. Mam doskonałą ekipę na planie. Każdy z ludzi pracujących przy tym serialu jest najlepszy w swoim fachu. Jest to ludzie dobrzy, pełni humoru, ciepła. Czuję się bardzo bezpiecznie, czuję się bardzo dobrze na tym planie. Praca z Bartłomiejem Ignaciukiem to skrajnie czysta przyjemność. A Katarzyna Czarnecka, która sprawuje producencką pieczę nad tym serialem, to osoba z krwi i kości, to osoba, która zna się na swoim fachu i bardzo się cieszę, że też mogę z nią współpracować. Kostiumy wymyślone przez Katarzynę Baran, no umówmy się, jakby stylowy Patty. To jest największa przygoda zawodowa mojego życia. Myślałam, że skazana nią jest, okazało się, że nie jest nią serial Patty. To tyle z ciekawostek.